Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Piotr Pietraszek, witam serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Sport Game Plus. Będzie wojna, proszę Państwa, takie głosy słychać na mieście. Nie tylko głosy zresztą, bo także plakaty, spoty reklamowe oraz wideoklipy, które mogą Państwo oglądać m.in. w internecie. Wszystkie o tym właśnie mówią. Na całe szczęście tym razem przedmiotem konfliktu ani terytorium, ani pola naftowe, a przede wszystkim walka toczyć się będzie o Puchar Polski. Dziś na pierwszej linii frontu, kilkadziesiąt godzin przed koszykarską wojną, Śląska-Wrocław z Anwilem Włocławek. Były reprezentant Polski, koszykarz Śląska-Wrocław Radosław Chyży i były koszykarz także drużyny wrocławskiej, obecny menedżer WKS Śląsk-Wrocław Maciek Szlachtowicz. Dzień dobry. No to powiem tak, trzymając się tej terminologii wojennej, wojskowej, która bardzo często towarzyszy tym porównaniom sportowym, 17 zwycięstwo z rzędu w lidze, wygrana w Przemyślu, jednym słowem Armat przed tym starciem, którym żyje już koszykarski Wrocław, no chyba nie brakuje i te nastroje rzeczywiście w obozie gospodarzy takie bojowe. Karabinów nie będzie. Mamy nadzieję, że nikt z tego spotkania, zarówno jeśli chodzi o zawodników, jak i kibiców na noszach, nogami do przodu wyniesiony nie zostanie, ale możemy być pewni, że będzie gorąco, bowiem mimo tego, że zawodnicy obu zespołów się znają, trener Milija Bogicewicz, obecny szkoleniowiec Anwilu, był trenerem m.in. Tomasza Ochońko, naszego rzucającego obrońcy, mimo że zawodnicy się znają i kojarzą, bo wielokrotnie grali przeciwko sobie chociażby na parkietach ekstraklasy, mimo tego, że się prawdopodobnie nawet lubią, my jako klub czy kibice wrocławscy, pamiętający też pojedynki Śląska z ówczesnym Nobilesem kilkanaście czy nawet kilka lat temu, nie pozwolimy na to, aby na parkiecie była przyjazna atmosfera. Zresztą Radek Chyży, który siedzi obok mnie, zresztą też doskonale pamięta, o co tak naprawdę w pojedynkach wrocławsko-włocławskich chodzi, bo chodzi o dużo, dużo więcej niż tylko dwa punkty, czy dużo, dużo więcej niż w przypadku rozgrywek o Puchar Polski, awans do kolejnej rundy. No to zapytam właśnie Radka, bo wiadomo, że czasy, kiedy pojedynki wrocławsko-włocławskie elektryzowały nie tylko kibiców w tym mieście, ale także całą koszykarską Polskę, już prawdopodobnie nie wrócą, chociaż chciałbym akurat tutaj się mylić. Były podteksty chociażby w postaci pojedynków Igora Griszczuka z Maciejem Zielińskim, to takie też ikony obu klubów. Czy teraz masz takie wrażenie, że to jest tak troszeczkę przede wszystkim bardziej marketingowy chwyt niż rzeczywiście coś, co elektryzuje kibiców we Wrocławiu, we Włocławku, w całym kraju? Jak to odbierasz? Ja myślę, że to się skończyło chyba tak 10-8 lat temu, ta taka prawdziwa wojna, kiedy właśnie... gdzie był początek? Bo ja mi się wydaje, że tu chodziło o Griszczuka i Maćka Zielińskiego. Że to były takie dwie postacie, które musiały się albo lubić tego, albo tego. Jego grę, jego zespół, albo tego zespół. I człowiek zaczął rywalizować. Teraz takich osób nie ma, bo w Anwilu nie ma osoby, która by dłużej zagrzała, no może być Krzysiu Szubarga, ale z nim się tak ludzie nie identyfikują. Te dwie postacie, Griszczuk i Zieliński, były charyzmatycznymi postaciami na boisku. A przepraszam, tutaj się wtrącę, a ty nie czujesz się taką postacią, jeżeli chodzi o Śląsk-Wrocław? No swego czasu pamiętam, że byłeś też podczas meczów Śląska z Anwilem, w cudzysłowie, ulubieńcem wrocławskiej publiczności. Ale tu nie chodzi o to, co tu, za mną nie przemawiają liczby ani sukcesy. Bo tak jak mówię, ja charyzma to nie tylko sukcesy, zdobyte punkty. Ale ja raptem gram 6 lat we Wrocławiu. To jest mój 7 sezon, a Maciej grał, czy Igor z trzeciej ligi szli. Hmm. To były osoby, które zarażały i wiadomo było, że idzie się na mecz na Griszczuka, idzie się na mecz na Macieja. Jasne, bo tu nie chodzi o porównywał z Maćkiem. Tak. Tylko... I sukcesy, które Igor zdobył dla tego miasta, ile
radości sprawił swoimi spotkaniami, to były osoby, Igor był osobą, która we Włocławku była kimś, to była osoba, która była rozpoznawalna, to była osoba, instytucja, tak samo Maciej we Wrocławiu, ale za tym szły osiągnięcia. Nie zapominajmy, że ci dwaj zawodnicy zdobywali najwięcej punktów, decydowali o każdym spotkaniu. Naprawdę, ja przy nich to jestem naprawdę kalarepka ogórek, nie? To jakby tak po warzywnemu pojechać, ale naprawdę brakuje takich osób teraz w naszych zespołach, żeby te zespoły, czy Anwil, czy traktował, czy szanował zawodnika, który od małego się wychował, gra na przykład jeden, drugi, dziesiąty sezon, jest dobrze opłacany, ale żebyśmy pamiętali, za tym muszą też iść wyniki. Ci dwaj zawodnicy byli najlepszymi zawodnikami swoich drużyn, a teraz tak na przykład bardzo ciężko. Ale to nie chodzi tylko o to, bo oprócz tego, że liczy się to, ile dany zawodnik w danym klubie lat spędził, jak bardzo utożsamia się z barwami klubowymi, chodzi też również o to, że pod koniec lat 90. Jednak polska koszykówka była dyscypliną numer dwa w Polsce, jeśli chodzi o popularność. Te spotkania Śląska z Nobilesem czy Śląska z Anwilem w hali ludowej oglądało grubo ponad 6 czy nawet 7 tysięcy osób. W tej chwili trudno te pojedynki, ale... czy nasz środowy z Anwilem chociażby porównywać z tego względu, że my nie mamy szans w tej chwili, niestety. Wtrącę się z krótkim pytaniem. Teraz ja się czy zauważyłeś jako osoba też poniekąd za to odpowiedzialna, że bilety na ten mecz sprzedają się lepiej niż chociażby na spotkanie z Astorią Bydgoszcz? Zdecydowanie lepiej. Ja bym porównywał sprzedaż biletów na środowy mecz z Anwilem w hali Orbita do tego, jak sprzedawały się wejściówki na nasze poprzednie mecze w tym roku w hali Orbita przeciwko AZS-owi Radek Szczecin czy Stali Ostrów Wielkopolski. O nieporównywalnie większa jest ta sprzedaż. To się oczywiście wiąże z tym, że Anwil raz, że firma, dwa, że ma reprezentantów Polski w swoich barwach, dwa, że jednak, trzy, że jednak występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale jednak wiele osób jeszcze, które przez jakiś tam czas wyciszyły się, jeśli chodzi o czynne kibicowanie koszykarskiemu Śląskowi w ostatnich latach, bo z naszym klubem, jak dobrze wiemy, bywało różnie, łącznie z tym, że go w ogóle na koszykarskiej mapie Polski nie było, to teraz od poprzedniego roku, kiedy my poprzez osiąganie sportowych awansów powolutku wspinamy się z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, one z powrotem jakby wracają i chcą się z powrotem przyzwyczajać do oglądania koszykówki. Taki mecz pozwala im troszeczkę wrócić pamięcią do tych pojedynków sprzed kilkunastu lat. Ja mam nadzieję, że będzie również ten mecz z Anwilem dla wielu kibiców takim pierwszym meczem, na który przyjdą w tym roku, ale nie ostatnim, że one jednak zaczną chodzić do tej kosynierki i będą chciały być świadkami tego naszego powrotu do ekstraklasy. Ale do tego właśnie ja zmierzam, że ci kibice Włocławka, oni dorastali z sukcesami Nobilesu czy drużyny z Włocławka. I oni tak powoli szli i dojrzewali. I to byli fanatycy. Po pewnym momencie, jak się Anwil przeniósł się z tej małej hali na tą większą, już ci kibice nie tworzyli takiego monolitu. Czyli nie było takiej... Bo większa hala powodowało to, że musieli być nowi kibice Włocławka i to byli kibice, którzy nie pamiętali tych czasów i to samo się z nami stało, że te sukcesy, które ekipa Macieja osiągała, to była też pewna grupa osób, która szła z tym zespołem i ona naprawdę dorastała z tymi sukcesami i to były ich sukcesy i później ci kibice po 30 już przestali się interesować dlatego, że nie było takich sukcesów. Oni są kojarzeni z tymi sukcesami, tak samo ci kibice. I wtedy była ta prawdziwa wojna. Prawdziwa wojna, bo to naprawdę było kibice w gronie kilkuset potrafiło jeździć tu i tu, nie? No to zapytam, bo każdy z was przeciwko Anwilowi w barwach Śląska miał okazję zagrać. Maciek, no tak szperałem, doszukałem się przede wszystkim sezonu 2004-2005, to był ćwierćfinał i później chyba w kolejnym sezonie, w sezonie zasadniczym też znalazłem się gdzieś na liście zawodników, którzy grali w tym spotkaniu. To były jakieś rzeczywiście szczególne potyczki dla ciebie? Znaczy ja spotkanie z, czy Włocławek, Hala Mistrzów tamtejsza, czy w ogóle spotkanie z Anwilem kojarzą się bardzo mocno, bo to był, ja we Włocławku rozegrałem swój drugi mecz w karierze jako wtedy nieokrzesany 17-latek. Zdobyłem 9 punktów, przegraliśmy, ale miałem między innymi okazję grać przeciwko Armansowi Skele, który jest świetnym zawodnikiem na poziomie europejskim. Później pamiętam razem z ekipą Tomasza Jankowskiego pojechaliśmy do Włocławka, był to chyba mecz playoffów.
że się tak kolokwialnie wyrażę, przerżnęliśmy wówczas z Kretesem, ale ja pamiętam przede wszystkim nienawiść włocławskich kibiców i to jeszcze nie w tej starej hali, tylko już w tej nowej, gdzie teoretycznie jest więcej osób, co zwiększa szanse na to, że jednak ci kibice są z zupełnie innych grup społecznych. To była ta sytuacja, kiedy nie mogliście rozgrzewki przeprowadzić, bo tam leciały cały czas serpentyny? Serpentyny leciały za czasów Macieja Zieńskiego, koniec lat 90. albo początek XXI wieku, to było w starej hali. W nowej hali takich ekscesów nie było, aczkolwiek ja pamiętam tą taką nienawiść, zupełnie nie wiem skąd płynącą włocławskich kibiców. Nawet kilka lat później, będąc współkomentatorem w jednym z dolnośląskich rozgłośni radiowych, pojechałem do Włocławka, żeby komentować tamto spotkanie i przechadzałem się po trybunach, widziałem, że ludzie jednak, wiedząc, że jestem z Wrocławia, dziwnie się na mnie patrzą. To było swego rodzaju, to było trochę śmieszne przeżycie. Z drugiej strony ja tęsknię do takich czasów, gdzie jedzie się do pewnego miasta, gra się przeciwko pewnemu klubowi i wie się, że po prostu będzie trzeba na siebie uważać. To ma paradoksalnie takie swoje jasne strony. Do historii, Radku, jeżeli pozwolisz, to powiem tak, że do historii wrocławsko-włocławskich pojedynków na koszykarskim parkiecie powrócimy już za kilka minut, a teraz troszeczkę aktualności z ostatniego sportowego weekendu w regionie. Czy u siebie, czy na wyjeździe dla koszykarzy Śląska Wrocław wciąż nie ma to wielkiego znaczenia. Zespół Tomasza Jankowskiego w pierwszoligowych rozgrywkach kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W weekend lider tabeli wygrał pewnie w Przemyślu z Polonią 86-72 i umocnił się na prowadzeniu. Najskuteczniejszym zawodnikiem Śląska był Krzysztof Sulima, który uzyskał 18 punktów. Wrocławianie kolejny mecz rozegrali bez chorego Michała Gabińskiego. Dobrym bilansem po weekendzie mogą się pochwalić wrocławskie drużyny siatkarzy w drugiej lidze. Na 4 mecze, 3 zakończyły się sukcesem. Zwycięską pasę kontynuuje wicelider z Milicza. KS pokonał tym razem u siebie Akademików z Opola 3-0. Pewne zwycięstwo odniosła też wrocławska Gwardia, która wygrała przed własną publicznością z Rafako Racibórz również 3-0. Atut własnego boiska wykorzystała również Bielawianka, pokonując Wolej Rybnik 3-1. Kibiców rozczarowała Wiktoria. Wałbrzyszanie przegrali u siebie ze Spodkiem Katowice 2-3. Odwiedzamy teraz halę tenisistek stołowych AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław. Nasza drużyna odniosła kolejne bardzo ważne zwycięstwo w Ekstralidze w derbach Dolnego Śląska. Pokonała MKSTS Polkowice 3-1. 2 punkty dla gospodyń zdobyła niezawodna Chinka Geng Yaning. 1 dołożyła Daria Łuczakowska. Wrocławianki wciąż mają duże szanse na awans do play-off. Na koniec o pierwszych w roku samochodowych zmaganiach we wrocławskiej lidze Time Attack i wrocławskiej lidze rajdowej. Za kierowcami inauguracyjna runda, która odbyła się na torze Redeco przy Rakietowej. Pierwszym liderem klasyfikacji WLTA, czyli na najszybszy czas przejazdu, został Jarek Kryniuk. W zmaganiach WLR, gdzie liczy się suma wszystkich przejazdów, najlepszy okazał się Marcin Kiełbasiewicz. Kolejna edycja obu lig jest planowana na 16 lutego. A w studiu niezmiennie Radosław Chyży, Maciek Szlachtowicz. Rozmawiamy o czekającej nas już w najbliższą środę koszykarskiej świętej wojnie, jak to się zwykło mawiać, spotkaniu Śląska Wrocław z Anwilem Wrocławek, tym razem w ramach rozgrywek o Puchar Polski. Maciek już tutaj podzielił się swoimi wspomnieniami, to teraz pora na Radka. Ty też miałeś okazję i w barwach wrocławskiego Śląska, a także w barwach Turawa Zgorzelec, jeżeli dobrze pamiętam, grać przeciwko Anwilowi. Masz jakieś takie szczególne wspomnienie związane właśnie z tą rywalizacją? Nie. Nie żartuję. Ale żart mi wyszedł. Zamyśliłem się. Nie, bo mnie bardziej interesuje skąd ta, bo ja nie rozumiałem skąd ta nienawiść, nie? Jak ja pamiętam, grałem w Tarnowie, to normalnie przyjeżdżałem do Wrocławka. A raz przyjechałem ze Śląski, moja mama przyjechała na mecz i byłem tam wyzywany i moja mama musiała wyjść, bo się popłakała. Ja mówię, mamo, no przecież no to są tylko kibice, no czasami moja mama akurat dostała bilet koło kotła, nie? I troszkę się nasłuchała o mnie. Radek, to są kompleksy. Gdybyś był kibicem w Anwilu Włocławek i miał okazję przyglądać się grze swojego ukochanego zespołu ze Śląskiem Wrocław, który przegrywa ze Śląskiem we wszystkich 5 meczach finałów Polskiej Ligi Koszykówki, też prawdopodobnie nie pałabyś sympatią do Macieja Zielińskiego, do Śląska Wrocław. To jest poza tym Wrocław, Włocławek, jednak aglomeracja, jedno z 5 największych miast w Polsce, Włocławek.
Oprócz tego, że nazwa troszeczkę podobna, to nawet nikt prawdopodobnie nie wie, gdzie to jest i ile ma, jaką ma pojemność. No taka troszeczkę, to są kompleksy po prostu. Ale to jest troszeczkę chyba taka też naciągana teoria, no bo w Zgorzelcu chyba się nie obraża Prokomu. No właśnie, ma do tego zmierzał. Też mieli właśnie taką serię, że przegrywali rok po roku w finałach. No, można szybko się zmieniła. Gdynia, Zgorzelec, no też jakaś tam różnica, jeżeli chodzi dobrze, o potencjał. Wy jako wrocławianie to się czuliście dumni z tego, że jedziecie, albo lepsi się czujecie, że jedziecie do Wrocławka, tam wygrywacie, czy to nie było na tej zasadzie? Bo ja do tego zmierzam. Zrozumiała duma kibica. Ale nie dlatego, że mieszkacie na przykład w ten, bo ja sobie przypomniałem właśnie, że... Mecze czy rywalizacje Śląska z Anwilem to były, umówmy się, rywalizacje Wrocławia z Włocławkiem. To nie były tylko animozje klubów, to były animozje miast. To znaczy ta koszykówka w tak ogromny sposób też oddziaływała na życie wrocławian, czy życie mieszkańców obu miast, że te mecze czysto koszykarskie przekładały się na taką rywalizację mieszkańców. Ja myślę, że ja to pamiętam, tak było. Mogę coś powiedzieć, to myślę, że obie strony podgrzewały troszeczkę. By wspomnieć chociażby pamiętny spot, który był puszczany podczas spotkań bodajże finałowych, telefoniczna rozmowa, halo, czy tu Włocławek, tak? Który też był komentowany gdzieś z kolei we Włocławku. No, kibice we Włocławku też nie pozostawali Wrocławiowi dłużni. No tam co prawda, myślę, że ten żart nie do końca wysublimowany, tam pojawiały się jakieś klepsydry z tego, co pamiętam z swego czasu, ale myślę, że też były jakieś takie lżejsze oznaczający żarty. Oznaczający ile to godzin, czy ile czasu zostało do końca tam egzystencji na tym świecie jednego z naszych zawodników, no kapitana. No to takie, to już mało myślę, smaczne. Myślę, że się nakręcało to z obu stron. Mi się na przykład podoba. Podoba mi się sport, że ludzie się nie biją na ulicach, że ten mieszka w tej miejscowości, a ten w tamtej, że mała miejscowość chce udowodnić, pokazać, że może wygrać zespołem z dużego miasta. I to jest naturalne, to jest świetne, bo my jesteśmy jakby reprezentantami danej miejscowości. Wydaje się, że wtedy, pod koniec lat 90., kiedy się ukształtowała ta nazwa Świętej Wojny Pojedynki Śląska z Anwilem, koszykówka była naprawdę, przynajmniej we Wrocławiu, czymś takim jak piłka nożna w tej chwili w Polsce. I ktoś mądry niedawno powiedział... We Włocławku było to... Tym bardziej, oczywiście, bo tam nie było żadnej innej dyscypliny na równie wysokim poziomie. I ktoś ostatnio powiedział, że martwi go, że piłka nożna uważana jest za sprawę życia i śmierci. To jest coś znacznie poważniejszego. I tak samo było, wydaje mi się, pod koniec lat 90. Mam nadzieję, że takie czasy mimo wszystko wrócą. No ale to też myślę, że pamiętamy tę rywalizację. Wspominaliśmy tutaj już o tej wyższej temperaturze towarzyszącej meczom Śląska z Anwilem. No ale też wspomina się to w kategoriach takich epickich pojedynków. No takie pierwsze skojarzenie, gdy mówi się o bojach Śląska z Anwilem, no to jest oczywiście słynny rzut Jacka Krzykały z października 98 roku. Było kilka jeszcze takich wydarzeń, które wspominamy, jeżeli chodzi o te kontrowersje, to chociażby straszenie przez Igora Griszczuka sędziów białoruską mafią, to z tego co pamiętam 96 rok. Co z takich wydarzeń, w których niekoniecznie uczestniczyliście, ale też wspominacie, jeżeli tak przypominacie sobie właśnie te słynne... Ja mojego ulubionego trenera polskiego, Eugeniusza Kijewskiego, no naprawdę, dla mnie to jest bezcenne, jak Jacek trafia ten rzut, bo tam była wcześniej ta sytuacja, że już miał być koniec i tak dalej, ale sędzia stwierdza jednak tak, rzut prawicy, sędzia stwierdza jednak, że nie, że Anwil, znaczy Nobiles to wygra, ale sprawiedliwości musi tak, ta sekunda musi jeszcze jakby... I tak widzę ten spokój trenera Kijewskiego i później ta bezcenna, dla mnie to jest jedna z lepszych scen koszykarskich relacjach. I on to robi, i on robi, i te oczy takie przestraszone, że nie ma tego kosza, żeby nie zaliczyć, nie? I to było piękne, bo to mi się wydaje, że wtedy chyba to był ten pierwszy moment, kiedy trenera Kijewskiego tak właśnie powiedziałem, jaki chłop będzie miał w życiu pecha, nie? Bo to rozpoczął od wygranego meczu, nie? Ja właśnie po tym meczu zaczęło się chyba prześpiewki wrocławskich kibiców, którzy śpiewali siadaj na cztery litery, ej Kijek, siadaj na cztery litery. Ja też pamiętam Zbigniewa Polacka,
Kulatowskiego, ówczesnego prezesa Nobilesu, który również siedząc za ławką rezerwowych miał wiele pretensji o jakieś tam niesprzyjające jego klubowi decyzje sędziowskie do komisarza zawodów czy do stolika. Tam biegał, szamotał się, bardzo denerwował. Ja też, no oczywiście, świętej pamięci Maciej Zieliński. Takie były w starej hali we Włocławku napisy trzymane w rękach kibiców Anwilu. Ja też pamiętam, jak wiele kontrowersji wzbudziło przejście Raimonda Miglinieksa ze Śląska właśnie do Włocławka. Jak wiele kontrowersji było po przejściu Dainiusa Adomaitisa ze Śląska do Włocławka. Ale zobaczcie, jak kiedyś było. Kiedyś nie było takich przejść, nie można było. Później to już stało się normą. Michał Ignalski ze spokojem przeszedł do Włocławka. No, i nie było z takim spokojem. Ale też ze spokojem. To tak było spokojnie, że później musiał wyemigrować i od tamtej pory od gry w Anwilu gra już za granicą. A dobrze, ale chodzi o to, że nie było to. A kiedyś to naprawdę człowiek się 5 razy zastanowił. To były te dwa nazwiska, co wspominasz, to były, ale to ja mówię, jako kibic, to były moim zdaniem najlepsze czasy dla koszykówki, dla kibica. Bo ja bym chciał przypomnieć, że te mecze finałowe czy półfinałowe szły w telewizji w TVP 1, nie? I na przykład to się oglądało to chcąc, nie chcąc... Teleekspres nie przerwa. Przy tym schabowym z kapustą zasmażaną, to ten Polak no musiał to obejrzeć, a nie naszego Adama, z którym tam potem skakał, nie? Ale to oglądaliśmy, a teraz gdzieś ta koszykówka poszła do TVP Sport, którą nikt nie posiada. No to nikt teraz nie zna tych zawodników, nie? A czy ty, Radek, nie myślisz, że jest tak właśnie, jak powiedziałeś w wywiadzie dla Wrocławskiej Gazety Wyborczej, że być może jeszcze kolejnym czynnikiem, który obniża temperaturę tych starć wrocławsko-włocławskich, jest fakt, że no większość twoich kolegów, jak sam przyznałeś właśnie w tym wywiadzie, no tak nie ogarnia tematu pod tytułem, co to jest rywalizacja wrocławsko-włocławska, nawet nie mają takiej, można powiedzieć, historycznej, encyklopedycznej wiedzy, że były takie mecze, działy się takie rzeczy, o których chociażby tutaj wspominamy. Znaczy, jakby to było na Facebooku, nie? Jakby to było na Facebooku, ta historia, bym mógł kliknąć, to lubię to, to na pewno ktoś by tam poczytał. Bo dzisiejsza młodzież... A co to za problem? Macie swój dobrze, profil. Ale chodzi o to, że to chcę pokazać tym, że ludzie się nie interesują historią sportu wrocławskiego. Nie ma jakiegoś opracowania, książki porządnej, która by pokazała ostatnie 20 lat sportu czy koszykówki wrocławskiej. Nie ma gdzie tego poszukać. W obronie ich patrz. Jakby chcieli, to by zadzwonili do Mirosława albo do Macieja. Maciej by im krótką notatkę zrobił z tego, jak to było. Albo do kilku kibiców. Znam kilku kibiców, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach, byli na trybunach i mogliby przekazać tą wiedzę. Wystarczyło jedną białą albo piweczko postawić i spokojnie by takie spotkanie mogło dojść do skutku. Nie mamy wiedzy takiej. Ludzie się może nie interesują. Bardziej się interesują Facebookiem, co się tam stało i ja ubolewam nad tym. Pięknie zatoczyliśmy koło, bowiem to się wiąże bezpośrednio z tym, że zawodnicy obecnie, łącznie z naszymi graczami, zmieniają barwy klubu każdego roku i mało jest zawodników, to którzy... To nie ma tak, jak ty pracujesz wtedy 20 lat, nie? Tyle jeszcze nie przepracowałem, ale dziękuję, że mi teraz, dobrze życzysz. Teraz to zawodnik zmienia po roku, bo jest albo niepotrzebny, albo na przykład szuka... nie ma przywiązania. Też z drugiej strony zawodnicy mówią, że kluby nie szanują tych zawodników, żeby został, albo kibic, który uważa, że ja chcę na przykład oglądać Macieja Szlachtowicza, nie chcę oglądać na przykład kolejnego zawodnika ze Stanów albo jakiegoś gościa z miejscowości Jaworzno albo Suwałki, tylko ja chcę gościa z mojej dzielnicy z Oporowa albo jak ja jestem z Grabiszyńskiej. Nie ma nacisku. Każdy ten Facebook siedzi w tym i nie, kibice się nie angażują. No i teraz już mi przerywasz, już teraz. Po 20 sekund jeszcze na każdego, żeby zaprosić i powiedzieć, dlaczego warto w środę odwiedzić Hala Orbita. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że warto zainteresować się przed sprzedażą tych biletów, bowiem w środę, w dzień meczu, bilety będą o 5 zł droższe. Takiego meczu nie mieliśmy od wielu, wielu lat. Ja jestem nawet w stanie pokusić się o stwierdzenie, że nie mieliśmy tego od 2008, takiego meczu od 2007 czy 2008 roku, kiedy Śląsk zniknął z koszykarskiej mapy Polski. Mamy w swojej drużynie mnóstwo zawodników, którzy będą mieli wiele do udowodnienia i mam nadzieję, że będą chcieli pokazać. Radek? Dlaczego?
Znaczy wystarczy powiedzieć Śląsk Anwil, no wystarczy to powiedzieć, jak to fajne ktoś powiedział, że bez was nie gramy, bo pamiętajmy, że mecz sportowy czy koszykarski to jest zawodnicy plus, duży plus kibice. Jak kibice przyjdą, to zawodnicy też się postarają. Zapraszamy. Święta Koszykarska Wojna, środa, 19.30, Hala Orbita, Śląsk-Wrocław, Anwil, Włocławek. O tym meczu rozmawiałem dziś z Radosławem Chyżym, Maćkiem Szlachtowiczem. Bardzo dziękuję, a my widzimy się jak zwykle w poniedziałek o 17.00. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.